Cześć, witam wszystkich na porannym przeglądzie kryptowalut. Dziś opowiem trochę o grupach Pump and Dump. Zaczynamy. Ostatnio mówiłem trochę o piramidach finansowych, MLM-ach, programach RefShare. Dziś trochę o grupach Pump and Dump. Zanim jednak o tym opowiem, jeszcze krótki powrót do piramid finansowych. Tak jak mówiłem wtedy, na piramidach zarabiają twórcy tych piramid oraz najlepsi sprzedawcy. Ale skoro są tacy dobrzy, to po co sprzedają takie produkty, które są nic nie warte? No tego nie bardzo rozumiem. Bo mogliby sprzedawać wartościowe rzeczy i na tym też zarabiać. Jeszcze a propos piramid finansowych, to nie wiem, czy słyszeliście o takim gościu Robert Kiyosaki. Napisał książkę Bogaty ojciec, biedny ojciec. I niestety ten gość zarabia nie na inwestowaniu, nie na tym, co opowiada, tylko zarabia na pisaniu książek, na różnych wykładach i na tym gość zrobił majątek. Jego pierwsza książka, Bogaty ojciec, biedny ojciec, wcale się tak dobrze nie sprzedawała, dopóki nie zaczął współpracy z MLowcami, czyli z firmami, które zajmują się tego typu sprzedażą. Dopiero w tym momencie, kiedy jego książkę zaczęli kupować, polecać i tak dalej, grupy osób, które właśnie zajmują się sprzedażą wielopoziomową, wtedy nagle odniósł sukces. I do tej pory, jak spotkacie kogoś z tej branży, to zobaczycie, że jak spytacie, jaką czytał książkę, to powie wam, że to jest najbardziej polecana książka i tą powinniście przeczytać. Tak, i dalej nabijać kasę gościowi, który zarabia na pisaniu książek, a nie na inwestowaniu. Tak, swój ciągnie do swego niestety. Dobra, trochę miało być o grupach Pump and Dump, więc na szybko powiem wam, jak wygląda taki proceder. W skrócie, ktoś chce zarobić sporo kasy, więc szuka ludzi, którym będzie mógł sprzedać drożej daną kryptowalutę, którą kupił wcześniej taniej. No tak w skrócie, no i na takim jednym procederze jest w stanie, powiedzmy, zarobić 100-500% przy inwestycji około, nie wiem, 10 bitcoinów, czyli tak zaokrąglając, inwestując 100 tysięcy jest w stanie na jednym pump and dump, ten, który organizuje, zarobić no około 500 000 zł. No po kilku takich akcjach naprawdę jest bogatym człowiekiem. Skoro to tak wygląda, że po prostu szuka naiwnych ludzi, którym sprzeda te właśnie ten walor po 500% drożej, to czemu tyle osób nagle wchodzi w to i chce zarobić? No tutaj niestety kłania się chciwość i chęć szybkiego zysku. Ludzie myślą, że też zarobią. A żeby na tym zarobić, to już jest tak naprawdę loteria. Wszystko rozgrywa się w tak szybkim czasie, że nawet nie zdążycie kupić, już nie mówię o tym, żeby sprzedać po dobrej cenie. Ta osoba, która organizuje pump and dump, ma już dany walor kupiony oczywiście dużo wcześniej, po dużo niższych cenach. Zlecenia na sprzedaż są już poustawiane i tylko obserwuje, co się dzieje. Kolejnym takim efektem ubocznym tego jest, że tak, po pierwsze, żeby należeć do takiej grupy, to trzeba zapłacić jeszcze wpisowe, więc przy okazji tego, że ktoś zarabia sobie na tym, że sprzedaje tej swojej grupie drożej, to jeszcze zarabia na tym, że członkowie tej grupy mu płacą.
Tutaj jest podobny efekt jak w piramidach finansowych, różnych produktach, revenue share, MLM-ach, że żeby zarabiać na poleceniach, to musimy coś kupić. To jest taki element psychologiczny, że jak już zaangażujemy się w coś finansowo, im więcej się zaangażujemy, im coś jest trudniejsze, tym bardziej się do tego przywiązujemy i tym bardziej chcemy coś z tym zrobić. Dlatego ludzie, którzy kupili jakieś pakiety, które mają 60%, bardziej są skłonni polecać dany produkt niż ci, którzy by mieli go polecać bez kupowania żadnych pakietów. Programy afiliacyjne nie są same w sobie złe. Niektóre giełdy kryptowalut proponują takie programy. Jeżeli ktoś zaloguje się, zarejestruje na daną giełdę z waszego linku i będzie robił transakcje, to wy będziecie dostawali w przyszłości jakiś tam procent z opłat, jakie ta osoba musi zapłacić. Tylko że nikt nie mówi, żadna giełda nie zmusza cię do kupowania, do samemu handlowania, do kupowania jakichś pakietów. To czy ty komuś przedstawisz tą giełdę i ktoś się zaloguje z twojego linku afiliacyjnego, zależy tylko od ciebie. No tutaj w tych programach revenue share, no niestety musisz coś kupić. No i tutaj nie dość, że ci, którzy ten program tworzą, zarabiają na tym, że właśnie sprzedają takie pakiety, no to jeszcze te osoby, które są w tym, robią im dobrą robotę, bo rozprzestrzeniają to. I tak samo jest w grupach Pump & Dump. Nie dość, że gość zarabia na tym, że zbiera kasę od członków tej grupy, to jeszcze członkowie tej grupy zakładają sobie różne konta w różnych dziwnych miejscach, twierdząc, że oni są jak gdyby założycielem tej grupy Pump & Dump i rozpowszechniają to dalej, tworząc różne inne grupki. I tak naprawdę potem te wszystkie grupy zbierają się i kupują ten walor, który sprzedaje ten główny organizator po dużo wyższych cenach. Naprawdę idealny biznes. Chciwość ludzka nie zna granic. Niestety każdy w jakimś stopniu jest chciwy i chciałby szybko zarobić. Tu przy okazji chciwości przypomina mi się jeszcze jedna rzecz odnośnie samego zarabiania. Nieważne na czym, czy to na handlowaniu na giełdzie, czy na przykład na mieszkaniach. Można zarobić na wielu różnych biznesach, ale zarabiają przeważnie te osoby, które wykorzystują okazję. I na kryptowalutach również można dobrze zarobić, wykorzystując różne okazje. Tylko jest bardzo cienka linia pomiędzy okazją do zarobienia, a pomiędzy pułapką, która gdzieś tam ktoś na nas zostawił. No i właśnie grupy Pump and Dump są taką pułapką. To nie jest wykorzystanie okazji do szybkiego zarobienia. Na tym zarabiają szybko organizatorzy, nie ci, którzy pomagają im sprzedać po wyższych cenach. Tam też, jak ktoś o tym opowiada, są stosowane te same triki, co w piramidach finansowych i w tych innych programach, że tworzymy jedną grupę jako całość, możemy coś zrobić. To samo, które działa na podświadomość. Tylko ta jedna grupa i można coś więcej zrobić, ale ta cała grupa pracuje na swojego lidera, który zarabia. Lider zarabia. Zarabia na kim? Na tym, którzy tracą, czyli większość traci i najlepsi z tych innych jeszcze mogą coś tam zarobić, jeżeli się uda. Tak naprawdę. Według mnie granie warta świeczki, bo co komuś sponsorować, nie wiem, udany biznes, tylko dlatego, że po prostu ktoś ma taką siłę przebicia, jest takim dobrym sprzedawcą, że potrafi wcisnąć komuś taki kit. Wtedy najwięcej zarabiają sprzedawcy, najlepsi sprzedawcy zarabiają najwięcej. Potrafią sprzedać rzeczy, których normalnie byśmy nie kupili, ale tylko dlatego je kupujemy, bo oni są takimi dobrymi sprzedawcami.
Dobra, to tyle wstępu odnośnie innych inwestycji i grupach pump and dump. Odradzam. I zobaczmy, co tu się dzieje na rynku. Bitcoin. Wczoraj mieliśmy spore spadki. Tak jak mówiłem, niestety kurs będzie dążył do tej linii wsparcia, linii trendu wzrostowego. Na razie odbił się od wsparcia na wcześniejszym szczycie. Zobaczmy inne waluty. Inne waluty spadły jeszcze bardziej niż Bitcoin, bo spadły w stosunku do Bitcoina, a że sam Bitcoin spadł, więc spadki na innych walutach były jeszcze większe. Litecoin prawie doszedł do linii wsparcia. Odbił się od wcześniejszego szczytu. Ethereum kontynuuje spadki i coraz bliżej do wsparcia na linii trendu wzrostowego. Lisk przez cały czas utrzymywał się wzdłuż tej linii, która była wcześniejszym ATH. Wczoraj przebite zostało wsparcie. Ten taki tutaj kanał został przebity i widzimy, że niestety kurs na dziś wybrał kierunek południowy. ETC. Wczoraj testowaliśmy linię trendu wzrostowego. Ripple utrzymał się powyżej tej linii, ale też lekkie spadki wczoraj mieliśmy. Dash również wczoraj były lekkie spadki, dziś lekkie odbicie, ale przez cały czas, jak sobie zmniejszymy, jesteśmy w takim dużym trójkącie. Monero testuje linię trendu wzrostowego. NEM testuje wsparcie na linii trendu wzrostowego. To możemy sobie ją trochę przesunąć. No ale tutaj też nie wygląda to wszystko za dobrze. Tutaj mamy wsparcie, jest szansa na odbicie, ale na razie cały rynek nie wygląda za ciekawie. Na Dodge'u się stała przedwczoraj. Ciekawa sytuacja, gdyż kurs spadł o 50%. Teraz a propos wykorzystywania sytuacji. To była właśnie dobra okazja do wykorzystania sytuacji. I teraz jeżeli gramy na tym walorze, na przykład, to zostawmy sobie zlecenia na kupno gdzieś dużo niżej, tak jak tu abstrakcyjnie dużo niżej. Następuje taki flash crash, czyli obsunięcie szybkie kursu i szybki powrót. Mamy zakupione w tym miejscu i sobie sprzedajemy spokojnie później tutaj. Zauważcie, że powtórzyło się to dzisiaj. Też wystarczyło sobie założyć tutaj gdzieś zlecenia. Tutaj mamy później, możemy sobie zrealizować zyski. Oczywiście tu te jakieś bardzo duże zlecenia nie uda nam się zrealizować, no ale takie w granicach rozsądku jak najbardziej. Więc jeżeli gdzieś gramy na jakichś walorach, możemy sobie ustawić na kupno w jakichś dziwnych, dużo niższych miejscach i to samo na sprzedaż. Jeżeli jakaś grupa pump and dump, żeby na czymś ten lider mógł zarobić, muszą wybrać jakąś walutę. Może akurat wybiorą tą, na której my gramy. Więc tak, jeżeli inwestujemy w coś, to możemy sobie ustawić również abstrakcyjne zlecenia na sprzedaż. Nie wiem, 200, 300, 500%, 1000%. Jeżeli jaka taka grupa pamiętam wpadnie na ten nasz walor, na który my sobie gramy, no to idealnie mamy zrealizowane zyski po bardzo dobrym kursie. Tak samo jak lider tej grupy. Sprzedajemy sobie, nie musimy nic zrobić, mamy ustalone zlecenia. To jest właśnie wykorzystywanie okazji. Nie, wykorzystywaniem okazji jest branie udziału w takiej grupie pump and dump, tylko jeżeli już coś robimy, to stawmy sobie zlecenia dużo niższe i dużo wyższe. Teraz, jak tutaj kurs powoli się zaczyna obsuwać, to coraz więcej może być sytuacji typu flash and crash, że kurs mocno spadnie, a potem odbije do tego samego punktu. Dobra, lećmy dalej. Golem. Tak, Golem doszedł
do górnej linii trójkąta, z którego wyszedł wcześniej, przetestował tą linię. Augur. Augur zmierza do linii, do wsparcia na linii trendu wzrostowego. Zikersz. Tak, przebiliśmy wsparcie na linii trendu wzrostowego. Odbicie z tego rejonu, gdzie tutaj były kolejne wsparcia. Stratis. Test wsparcia na ostatnim dołku. Kurs odbił. Stellar. No niestety przebite zostały wszystkie wsparcia. Co oznacza, że no, duża szansa, że będziemy testowali tą linię trendu wzrostowego. Tak jak popatrzymy sobie, to tu już praktycznie większość wzrostu została zniesiona z ostatnich bardzo dynamicznego wzrostu Steam. Przebite zostało wsparcie. No też to nie wygląda za dobrze. Made. Tutaj nic wielkiego się nie dzieje, ale powoli kurs wraca do tego dużego trójkąta. Next. Next. Niestety zostało przebite wsparcie. Nowa coin. Tutaj kurs przetestował linię trendu. Przesuńmy sobie ją troszkę. Gdzieś odbicie. Próba uratowania kursu. Zobaczymy, czy się to uda. Namecoin. Też mocne spadki wczoraj. Praktycznie cały wzrost został zniesiony. Bitcoin. Tutaj też cały wzrost został zniesiony. Wygląda to jak typowy pump and dump. Teraz mówiłem, że to może być zwiastun, że coś będzie się działo, że kurs będzie odbijał. Ale na razie, jeżeli cały wzrost został zniesiony, to wygląda to jak na typowy pump and dump. Szybki wzrost, szybki spadek. Chyba, że tutaj kurs się utrzyma. Dzisiaj mamy odbicie powyżej tej żółtej linii. Wtedy może faktycznie coś się będzie działo. Na razie zostały poprzebijane wsparcia w różnych miejscach. Także może to nie wróżyć za dobrze. Bitcoin. Bitcoin poprzebijał wsparcia. Zamieńmy na linie przerywane. Sayacoin. Wsparcie zostało poprzebijane. Też tutaj mamy trend spadkowy. Beachers. Kurs przez cały czas podąża w dół do tego tutaj wsparcia. Digibyte. Tak, zostały wsparcia utrzymane, kurs w dół. Gnosis. Zaznaczyłem linię, że to może być dobre miejsce, ten rejon do odbicia. Kurs testował wczoraj wsparcie na tym dołku. No jeżeli nie odbije w tym miejscu, no to niestety będzie to zmierzało do tego, do zniesienia całych wzrostów, jakie mamy na Gnosis. Zobaczmy teraz jeszcze waluty w stosunku do dolara, niektóre. Litecoin, spore spadki wczoraj. Ethereum również, kurs zatrzymał się na tym wsparciu, wcześniejszy szczyt. ETC, zostało przebite wsparcie linii trendu wzrostowego. Ta gruba, fioletowa linia. No niestety to nie wróży za dobrze. Ripple. Ripple w trójkącie. Kurs jest nadal. Dash. No Dash. Też mieliśmy wczoraj mocny spadek. Próba odreagowania. Zcash. Co mamy na Zcash? Tak, niestety zostały przebite wsparcia. Jedno. I drugie wsparcie zostało przebite. Gdzieś odreagowanie. Tak, zróbmy szybkie podsumowanie. Wczoraj dość mocne spadki. Inne kryptowaluty spadały bardziej niż Bitcoin. Zostały wsparcia niektóre pobite. Na niektórych wsparciach kurs się zatrzymał. Pytanie teraz
pewno sobie sporo zadaje, czy to jest dobre miejsce na kupowanie, bo tutaj ładnie spadło i czy pójdzie odbicie. Nie wiem, czy to jest dobre miejsce na kupowanie. Na razie na Bitcoinie, tutaj jakbyśmy sobie mogli wrysować głowę z ramionami. Tutaj mamy pierwsze ramię, powrót, szyja, głowa, szyja i drugie ramię. I tak naprawdę ta głowa z ramionami jest taka przechylona, gdzie szyją jest tutaj ta linia trendu wzrostowego. Jeżeli ta linia trendu wzrostowego zostanie przebita, zrealizuje się ta formacja głowy z ramionami. Ta formacja jest formacją odwrócenia trendu. Jeżeli nie będzie tego fałszywego przebicia, no to niestety może to oznaczać, że mamy zmianę trendu na Bitcoinie i tak samo może być od razu zmiana trendu na całym rynku kryptowalut, czyli z hossy przechodzimy w bessę. To jest na razie taki możliwy scenariusz. Bo drugi możliwy scenariusz jest taki, że kurs jednak odbije od tej linii trendu i będzie atakował wcześniejsze ATH. Nie wiadomo jak będzie, bo nikt nie jest wróżbitą i nie jest w stanie przewidzieć przyszłości. Ale tak jak wczoraj mówiłem na końcu filmu, że na razie bym pozostał poza rynkiem. A jeżeli chcemy zakładać pozycję w tym miejscu, to zakładamy w miejscach, w których kurs może odbić, czyli blisko tej linii z bardzo krótkim stop lossem. Tak jak mówiłem o DGB, że jest szansa na odbicie w tym miejscu, można było zakładać pozycję z krótkim stop lossem, więc kto zakładał pozycję w tym miejscu, krótki stop loss, jest już poza rynkiem. Wszyscy inni, którzy sobie pozakładali pozycję na wzrosty, ale nie zamknęli jej, nie ustawili stop lossa, są na stracie, która się powiększa. Pytanie, czy fajnie jest patrzeć, jak się nam strata powiększa? No nie jest nam fajnie patrzeć, więc lepiej na to nie patrzeć, lepiej patrzeć, jak fajnie się powiększają zyski. Dobrze, to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia następnym razem.